Każda z nas ma imię. Być może niektórzy znają genezę swojego imienia. Dlaczego właśnie rodzice nazwali nas tak, a nie inaczej? Pamiętam, jak kiedyś pytałem o to swoich rodziców, dlaczego tak mnie nazwali. No to powiedzieli, że starsi bracia poprosili, żeby nazwać mnie tak samo, jak się nazywa nasz kuzyn. 10 lat ode mnie starszy ponad i rówieśnik braci, jak był właśnie dzieckiem, często do nas przyjeżdżał i braciom się to imię spodobało. I dlatego tak poprosili mamy, że może tak by tego najmłodszego brata nazwać, który się narodził. Tak więc rodzice w taki sposób przedstawili mi historię mojego imienia. Dlaczego tak mnie nazwali? Ponieważ tak zasugerowali moi starsi bracia. Czym się dzisiaj kierują ludzie, rodzice, gdy swojemu dziecku chcą nadać imię, nowonarodzonemu dziecku? Oczywiście te motywy są różne. Być może ktoś w rodzinie, czy kuzyn, kuzynka, dziadek, babcia, czy ktoś inny miał takie imię i żeby może zachować pewną tradycję, to tak ochrzci się, czy właśnie nazwie się dziecko. Czasami są inne kryteria, bo taka jest moda. Albo właśnie tak ładnie brzmi dla ucha i tak nazwiemy swoje dziecko. Są też inne kryteria, albo tak się nazywa jakaś aktorka czy bohaterka w serialu, czy w jakimś filmie, czy jakiś sportowiec. I ktoś właśnie z takiej sympatii do pewnej osoby też chce nazwać swoje dziecko. Są różne motywy. Dawniej nadawanie imienia dziecku miało głębszy sens, czy właśnie głębszą motywację. Imię było związane z tożsamością człowieka, czy z tym, kim rodzice chcieli, aby ten człowiek był, jeżeli chodzi o jego system wartości, a także misję, czy rolę społeczną. I tak na przykład imię Robert oznacza jaśniejący sławą i określa osobę sumienną i rozsądną, która każdą pracę stara się wykonywać solidnie i dokładnie. I być może kiedyś rodzice, nazywając tak dziecko, chcieli, aby było solidnym, dokładnym pracownikiem. Żeby też brano z niego przykład w dalszych latach. Inne imię, Anastazja, pochodzi od słowa Anastazis, zmartwychwstanie, i charakteryzuje osobę ambitną, która nigdy się nie załamuje i umie znieść każdą porażkę. I tutaj właśnie może przy tym imieniu rodzice chcieli, aby ich córka była silna, aby się niczym nie dała złamać, jako właśnie mocna kobieta i duchowo, i psychicznie. Także w Piśmie Świętym mamy głębokie znaczenia różnych imion. Mojżesz oznacza uratowany czy wydobyty z wody. Gdy córka Faraona wyciągnęła to dziecko w koszyku, powiedziała: wydobyłam je z wody. Tak można to imię z tych języków oryginalnych przetłumaczyć. Ale to imię, oprócz tego wydarzenia związanego z uratowaniem go z rzeki, jest związane potem z jego misją, ponieważ Pan Bóg wybiera Mojżesza po to, aby naród izraelski to on, gdy stał się Bożym narzędziem, uratował z wód Morza Czerwonego. Właśnie Pan Bóg go posyła, aby był tym, który uratuje, który uderzy tą swoją właśnie laską, kijem i te morze, wody się morza roztopią, ale w takim sensie symbolicznym uratuje z wody naród izraelski. Inna postać biblijna, prorok Samuel. Jego matka nie mogła mieć przez długi czas potomstwa. Modliła się gorliwie, aż uprosiła to dziecko, tego syna. I właśnie potem powiedziała: bo Pan Bóg mnie wysłuchał. Uprosiłam go u Pana, Pan Bóg mnie wysłuchał. I to imię Samuel oznacza Pan Bóg słucha, czy Pan Bóg wysłuchał. I potem, gdy już był dorosłym mężczyzną, prorokiem Boga,
to wstawiał się za ludźmi w różnych sytuacjach, składał Bogu ofiary, modlił się za naród i Pan Bóg go wysłuchiwał. To było związane, to imię, również potem z jego misją i zadaniem. I jeszcze jedno imię, chyba najważniejsze w całej Biblii, o którym usłyszeliśmy dzisiaj. Mojżesz rzekł do Boga: oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, ja jestem, posłał mnie do was. Co to znaczy? Co to za imię ja jestem? Imię ja jestem oznacza osobę, która po prostu istnieje, żyje, jest obecna. Zatem wielkim absurdem jest mówienie, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje. Właśnie istotą, naturą Boga jest to, że On żyje, że On po prostu jest, jest obecny w świecie i jest obecny pośród nas. To jest tożsamość samego Boga. I w taki sposób rozumiejmy to imię Boga. Pan Bóg nas o tym przekonuje, o swojej ciągłej obecności pośród nas.